Cześć. Na czym polega postawa ciała? Postawa ciała głównie polega na tym, że powinniśmy utrzymać równowagę w napięciu między mięśniami z przodu i mięśniami z tyłu. Tak? Bo jeśli gdzieś mamy za bardzo spięty mięsień, na przykład z przodu, to wtedy mięśnie tylne są rozciągane, bo przedni mięsień jest za bardzo spięty. I teraz, jeśli gdzieś się przeginam w bok albo gdzieś się wychylam, to poszczególne mięśnie się spinają i ściągają ciało do danej pozycji. Tak? Z przód się spiął, tył się rozciągnął. I teraz są dwa wyjścia z tego. Albo rozmasować mięsień, który jest spięty i on wtedy odpuści. Jeśli mamy naturalne napięcie mięśni, które są po przeciwnej stronie, to sylwetka wróci do normalnej postawy. Jeśli mamy za słabe napięcie mięśni z tyłu i rozluźniemy przód, to będzie luz z przodu i z tyłu i tak naprawdę nie wrócimy do postawy prawidłowej. Dlatego często mówi się o wzmacnianiu mięśni przeciwnych, żeby ten mięsień rozmasować, rozluźnić i zaaktywizować mięśnie po przeciwnej stronie, żeby wrócić do równowagi. Ponieważ powiedzmy, że mamy mięśnie z przodu i z tyłu ciała, tak? Tak, mówimy, że mamy przód i tył. I to jest wszystko w równowadze, więc postawa jest prosto. Prosta. Jeśli mięśnie z przodu zaczną się bardziej spinać, to co się dzieje? Postawa nasza się psuje, zginamy się, bo te mięśnie się za bardzo skracają. One są ściśnięte, skrócone. Z tyłu są rozciągnięte. I teraz, jeśli długo przebywamy w tej pozycji, w tym spięciu, to później przy rozmasowaniu tych napiętych mięśni, one puszczają, są luźno, ale te rozciągnięte nie są zaktywizowane, więc one zostają sobie rozciągnięte i ciało zostaje w takiej pozycji. Wtedy trzeba zaktywizować je konkretnym ćwiczeniem i wyrównać napięcie między tyłem a przodem ciała. I tylko tyle. Są też teorie takie i ćwiczenia, i niektórzy fizjoterapeuci też tak pracują, że jak gdzieś jest spięty mięsień, to jest kwestia taka, żeby ten mięsień też spiąć. Gdzie jak się pracuje nad spięciem tego mięśnia, to ten mięsień się zaczyna rozciągać, on się zaczyna też rozluźniać. I w ten sposób też można pracować z postawą, czyli trzeba napiąć przeciwne mięśnie. I moim zdaniem bardzo dużym błędem jest często mówienie i tłumaczenie wszystkiego, nie mówię, że zawsze tak jest, ale wszystkiego, że dane mięśnie mamy za słabe. Czyli jeśli zepnie nas w lędźwiach, czyli na przykład z tyłu i mamy jakieś przekrojenie postawy, pozycji i tu są mięśnie spięte i boli nas kręgosłup, bo są mięśnie spięte, miednica jest wypchnięta do przodu i jest tutaj ból. I my to mięśnie rozluźnimy i teraz się mówi co? Że żeby była dobra postawa, trzeba wzmocnić te mięśnie. A wiele osób, które na przykład do mnie przychodzi, niektóre z nich mają bardzo dobrą sylwetkę, są atletycznie zbudowani, uprawiają konkretny sport. Więc rozluźniając mięśnie lędźwi, gdzie na przykład jest za bardzo spięty któryś z mięśni poprzecznych czy krótkich przy kręgosłupie, to ból pozostaje, pomimo tego, że rozluźniliśmy dany mięsień. I co jest z mięśniem z przodu, z mięśniem brzucha? Trzeba je wzmocnić. Ktoś, kto ma kostkę na brzuchu, to nie musi wzmacniać tych mięśni. Musi je tylko zaktywizować, tak jak powiedziałem wcześniej. Rozmasowaliśmy i teraz kwestia pobudzenia mięśnia z przodu, żeby on zaczął pracować równo z tym mięśniem, który był z tyłu, tak? Który jest teraz rozluźniony. Także czasami bywa tak, że to nie jest kwestia słabych mięśni brzucha, tylko niewłaściwie napiętych. Trzeba znaleźć ćwiczenie, które zaktywizuje mięśnie brzucha, rozmasować mięśnie pleców, żeby one puściły, jak są za bardzo spięte i wyrównać napięcie między przodem a tyłem. Tak? Także bardzo często ból, który pojawia się gdzieś w lędźwiach, głównie w lędźwiach, przy kręgosłupie, to wynika z niewłaściwego napięcia między przodem a tyłem, czyli nierównowagi między napięciem mięśniowym przodu i tyłu. Także zwróćcie też na to uwagę, że niekoniecznie musicie wzmacniać, robić dziesiątki, setki brzuszków, żeby bardziej wzmocnić brzuch, żeby Wam trzymało brzuch i nie puściło lędźwi. Czasem wystarczy odpowiednie ćwiczenie, które zaktywizuje. I te ćwiczenia nie muszą być ciężkie, tylko kwestia regularnie powtarzane i ten mięsień musi się przyzwyczaić, że on musi pracować, a nie odpuszczać. I tylko tyle. A mięsień już jest na przykład mocny, silny. Dobra. Zwróćcie uwagę na takie podejście też do tematu, że nie każdy ból w plecach musi być wywołany przez spięty mięsień za słabe mięśnie na przykład brzucha. Tak się dzieje też z różnymi mięśniami w całym obrębie naszego całego ciała. Dobra, pozdrawiam. Cześć.